Mogę wam tylko powiedzieć, że to jest szybka akcja, nie Tomek? Tak. Szybka akcja, bo się dzieje i potrzeba pilnej pomocy. Darek jest na tykającej bombie. Jesteśmy na miejscu, ekipa już jest, teraz jeszcze tylko my musimy dobić. I zaraz działamy. A może kluczyk zostawić, byśmy odjechali? No, idziemy. Co ty kurwa? No wyłącz się już. Dobra, no. zaraz się z Kubi dzwonimy się. Dobra, nara. A to jest kolega Krystiana, Mariusz. Dobra. Siema. Siema, Mani. Powiedz coś nam o Krystianie. Byliśmy u niego, nagrywaliśmy. Nagrywaliście? No. No co, zajebisty kolega. Zawsze mogliśmy na niego liczyć. Kiedy trzeba było, zawsze był dostępny do pomocy. I jak wrago organizowaliśmy, nawet miałem taką sytuację. Oj, kurde. Z porzeczką kiedyś leciałem. Otworzył mi się cały bok i wywaliła mi się cała porzeczka. Kolega jeden co ino przyjechał, załatwił. Znajomych przyjechali i pomogli. Zawsze mogłem na niego liczyć. To był zawsze taki dobry kolega. Nigdy. Zawsze za nim pójdę. Jest do mnie jak brat. Także jak możemy, tak mu pomożemy, żeby było dobrze. A widzę, wzruszyłeś się. Nie, bo... Nie denerwuj się, dobry. Wszystko dobrze. Dobry jest będzie kolega. Dobry kolega i działamy i pomagamy. Dzięki, Mariusz. Dobra. Super. Ładnie powiedziałeś. Nie mogę, kurwa, bo... Wszystko. Wszystko. Darek, siema. Jestem Jarek, ty mnie znasz, nie? Ja ciebie nie znam, a ty mnie znasz. No znam. Słuchaj, powiedz mi. Siema. Siema. Tomek, w temacie jesteś? Troszkę z Facebooka, ale bardzo jesteś. Delikatnie. Ja udostępniłem, słuchaj, problem masz. No, duży. Tykająca bomba. No, można tak powiedzieć. No, powiedz coś. Co mam mówić? Ja czytałem, a najlepiej jakbyś powiedział. No bez operacji nie ma życia. I co to się stało, powiedz? Żyłeś, chodziłeś, pracowałeś, wszystko no jak było najbardziej. Dobrze? Wszystko dobrze. Pewnego dnia głowa rozbolała i koniec. I do szpitala? Do szpitala. Diagnoza? Guz. Guz. Po wszystkich lekarzach w Polsce powiedzieli, że u lekarzy, że jak ktoś mi to zrobi, to będę w Dzień Dobry TVN. Aha, tak ci powiedzieli. No to są słowa lekarza. A powiedz, tą opaskę musisz nosić, bo co się dzieje? No co ci powiedzieć. Tak jakbym miał dwie kamery, jeden telewizor. Po prostu widzę wszystko podwójnie. A, rozumiem. Bo guz uciska, nerw wzrokowy i sparaliżował mi połowę twarzy. Na dzień dzisiejszy. Darek, chłopak taki jak my. Silny, żwawy. O. Powiedz mi, oni powiedzieli, że co? Że musisz uzbierać kasę i żeby operację zrobić w... W Hanowerze. W Hanowerze. Tak. I tam jest magik, który to zrobi. No. Mówię normalnymi słowami, nie? No bo no, magik po prostu, tak? Jeżeli tu nikt jako nie jedyny się powiedział, że to zrobi. No. Nikt jako tu nie jedyny. Powiedział, że zrobi, bo nikt tego nie chce zrobić. Nikt nie chce tego zrobić. I słuchaj, tam co? Wielka kasa. Tak pisze. 170 tysięcy jest uzbierane. No, to już ponad, nie? Ile potrzeba? 400 ponad. 400 tysięcy potrzeba. No. To jest taka podstawa. Zaś już rehabilitacja to każdy dodatkowy pobyt, oprócz tego, co jest w wycenie, to już no. Koszty. Wrag Racing robi teraz festyn, żeby uzbierać tak, tą zbiórkę. Tak. Ja udostępniłem u siebie. Mikru zrobi w niedzielę też festyn. No taki na boisku piłkarskim, no tu jest tyle ludzi zaangażowanych, że... Tak zawsze ty pomagałeś, a teraz potrzebujesz sam pomocy. Zgadza się. My postaramy się pomóc, jak możemy. Dużo nie możemy, ale zawsze coś, nie? Lepiej coś niż nic, nie? Zgadza się. No, a jakie masz zainteresowania w ogóle, powiedz? No już teraz no, też mam budowę, miałem budowę, córka, wszyscy... A co teraz? Można powiedzieć, żyjesz tak z nieświadomości, można powiedzieć, czy co tu się stanie, co się nie stanie, nie? Czyli no, mało czasu jest. Mało czasu jest, no to coraz bardziej, no, czuję, że drętwieje coraz bardziej,
nie miałem bólu w głowie teraz po lekarzach, a teraz już mam, codziennie muszę na tabletkach. I popatrz, nic tego, nicowego, coś się wykluje i po zgadza prostu... się, no to ino mnie głowa rozbolała, nigdy nawet tabletki naprzeciwbólowej nie brałem. A ino głowa rozbolała i jest koniec. W Polsce powiedzieli, że nawet nie mam wstępu do lekarza za przeproszeniem, że nawet, bo ja mam za przeproszeniem niemieckie kartę, bo w Niemczech pracowałem. Aha. To w Polsce powiedzieli, że nawet nie mam kartę wyrzucić i koniec. Nawet mi nie wolno do lekarzy jeździć. Aha. Jeszcze lepiej. No. Jeszcze lepiej. Także tu jest wszystko teraz. Wszyscy widzę postawieni, Radek. No wszyscy. Znajomi, koledzy, rodzina. Jest tyle ludzi zaangażowanych. No. Bo Radek mówił, że też na wrakach pomagałeś, nie? Tak. No, od pierwszych wraków. Od pierwszych wraków. Tak. Zawsze jak jestem w Polsce, jak byłem w Polsce, no to wszystkim wszystko pomagałem. Każdy mnie zna, no to wie jaki jestem. No. Darek, nasz człowiek. Chłopak z miasta. Który Darek? Ty. Krystian. Krystian. To czemu mówi ten Radek, mówi Darek? A nie wiem. Jedziemy mały, do Darka. Mały. Mały. Krystian. Każdy po mały to wszyscy wiedzą. No. Tyle ludzi i puszki i zgody na przykład już teraz rodzina w Gniewkowie zbiera pieniądze, bo mają zgody na zbieranie. I jutro chyba są na Dniu Wrocławia, też mają zgody na zbieranie. Dla ciebie. No, dla mnie. Dla Krystiana. Bo to wszędzie trzeba z miasta zgody. Zgody. Tak. No już mają zgody, wszystko połatwiane. W Ence są plakaty, wszystko. Też są zgody, że w każdej Ence plakaty, wszędzie. I to też wszędzie zgody, nie? No, wiadomo. No to działamy, no. Także... A te wraki to kiedy będą? One będą chyba 18 jakoś... 18 chyba. 18. To my będziemy, nie? 18, bo teraz 11 właśnie jest mikro zrobi i nie chciało, żeby jedno i drugie. Jedno tak. No także jest ludzi... 170 tysięcy do 400 brakuje. Czas goni. 230 tysięcy. Tak. Powiem ci, niby mało, a niby dużo, nie? Zgadza się. Jakby nie patrzeć. Miałbyś zdrowie, byś to zarobił szybko. Tak, jakby było zdrowie, no to... No, tak to widzicie jest, że... Teraz człowiek nic jak... nie wolno ani dźwigać, ani nosić. No nie, no ty nie możesz, no bo to wiesz, no to nie wiadomo, ty musisz teraz, wiesz, być jak najbardziej relaks, no. Zresztą jak coś nawet szybciej się ruszy, to już mnie głowa boli. No, a wiesz, a jak boli, to pewno to rośnie, nie? No. To rośnie, no bo czuję, no drętwieje coraz bardziej, no to musi rosnąć, no, bo... No. Bo jakby nie drętwiało bardziej, no to by nie rosło, no jak drętwieje coraz bardziej, no to na pewno rośnie. Dam ten link do zbiórki pod filmikiem w opisie. No Krystian, no co, no jesteśmy z tobą, no i na brakach się widzimy. To na pewno. Idziemy do Radzie, Radzie niech coś jeszcze powie. Idziemy teraz do kolegi Krystiana. Takie moje małe przemyślenie, powiem wam, jak Krystian opowiadał. Kurde, chodzisz, rozbolała go głowa i nagle zapadł wyrok. Nie znasz nie ani godziny. Wszystko jest dobrze? Dzisiaj, tak jak ja teraz z wami gadam, a do domu dojadę i może już nie być dobrze. Takie jest to nasze życie. A teraz jedziemy za naszym sympatycznym kolegą Radziem. Dla Krystiana będziemy zbierali gdzie? Teraz w Szadłowicach, tak? W niedzielę? To jest który? 10, nie? 11 w Szadłowicach. 11 zbieramy dla Krystiana w Szadłowicach. Będzie festyn charytatywny. Mecz będzie młodzieży.
i tak samo dzieci będzie tak samo charytatywny dla Krystiana. Będą dmuchańce, będzie kręciołek, także zapraszamy. Zlot motocyklowy? Tak, będzie zlot jeszcze. Zapraszamy. Wstępnie ma to być od 12 chyba, tak? Od 12 w niedzielę. Niedzielę 11 czerwca. A 18 czerwca na Godziembie jest Wrak Racing. Tak jest. Wrak Race, który też robimy charytatywnie, cały team, cały ten. Będzie tak samo zbiórka, będziemy zbierać na Krystiana, ile damy radę, tyle będziemy walczyć. Dziękujemy i zapraszamy na Wrak Race Słońsko 18 Dzięki, Mariusz. Czerwca. Radio, a ty nam samochód uszykujesz, żebyśmy jechali w tym wraku? No, my już wracamy od Krystiana, zapraszamy was na te wszystkie festyny. Trzeba chłopakowi pomóc, jest naprawdę super koleś, poznaliście go z filmiku. Czy mamy kciuki za Krystiana? Nara. Nara.